Valve naprawiło błędy w CS2, wchodzi na rynek nowa przemocalna liga i Dong wjeżdża i rozjeżdża. Staw łapkę w górę, a my już lecimy. Na samym starcie, wczoraj wieczorem pojawiało się masę informacji o aktualizacjach aplikacji, o nowych depotach itd. itd. Wiele takich dosyć zaufanych źródeł twitterowych, internetowych donosiło, że coś się dzieje. Możemy zobaczyć, wiele rzeczy się tutaj zmieniało. No i faktycznie, uświadczyliśmy coś takiego jak update. Z dniem 3 września zostały naprawione 4 kwestie. Pragnę zwrócić uwagę, że to są wszystkie kwestie zaczynające się od fixed, czyli coś zostało naprawione, co już nas cieszy, bo ostatnie problemy z błędami i występujące jakieś to bliżej dziwne, nieokreślone bugi, to było coś, co było na świeczniku i turbo denerwowało graczy, więc Valve wychodzi naprzeciw. Trochę wychodzi. Możemy zobaczyć, że wywalili głównie błędy. Co ciekawe, został oznaczony nawet pan Pogiu, który jest autorem właśnie odkrycia, dlaczego jeden błąd się tam w dużym skrócie pojawia. To już omawiałem na przestrzeni chyba ostatnich kilku dni, w związku z czym należy powiedzieć, że szacun dla niego. Mega fajnie, że Valve zauważyło to po pierwsze. W sensie, czy Valve tak samo się weszło na Twitter i to zauważyło? Ciężko tak powiedzieć. Z drugiej strony jest duża szansa, że ktoś im to podrzucił. Czy to był jakiś gay follower, który ma tam bezpośredni dostęp, czy jakiś post, ciężko powiedzieć. Ale post, który natrzaskał w te 5 dni, możemy zobaczyć ponad 500 000 wyświetleń. No to umówmy się, nie jest to mały zasięg, więc nic też dziwnego, jakby Valve samo z siebie jakoś na to natrafiło. Tak czy siak, wielkie podziękowania dla niego, pomimo że pewnie tego nie zobaczy, ale no warto po prostu podziękować, że są tacy ludzie, którzy nie dość, że coś znajdą, to jeszcze się tym pochwalą i możemy zobaczyć, że został on oficjalnie tutaj oznaczony w bugfixach, więc. Szacun. Naprawdę, naprawdę szacun. Obecnie skrzynie w CS-ie są dość drogie. A co jak ci powiem, że możesz otrzymać jedną za darmo? Tak, za darmo. Zapraszam cię na CSGO Skinsa, gdzie takowa się znajduje. Co 24 godziny możesz otworzyć taką jedną dla siebie. Ja akurat dostałem około 10 groszy, ale mogę ją otwierać codziennie. Do tego znajduje się tutaj masa ciekawych skrzynek, tak jak w przypadku Deathcase. Szansa na Owla, Vulkana, Glovesy, wygląda to nieźle. Ja trafiam Neon Raidera. Oprócz tego dostępne są również Battle i w tym momencie takową zgarniam. Proficik niczego sobie. Zapraszam cię tutaj bardzo serdecznie. Klikasz sobie doładuj. A następnie wpisz oczywiście tutaj kodzik FIACO, dzięki któremu otrzymujesz plus 10% depozytu oraz 2 złote i 10 groszy na start. Można byłoby się pokusić o stwierdzenie, że Valve, skoro załatało błędy, to zrobiło to raz a porządnie, że teraz nie uświadczymy żadnego błędu przez kolejny rok, ale myślę, że ktoś by tak mówił, nie mógłby zostać odebrany za człowieka o zdrowych zmysłach, gdyż iż ponieważ już wczoraj okazało się, że jeden najważniejszy ten błąd, który wkurzał graczy, który powinien zostać załatany, dalej funkcjonuje. Po wpisaniu pewnej komendy można dalej patrzeć przez ściany, dalej to działa, jak to możemy zobaczyć. W związku z powyższym, no to trochę hała. Umówmy się, w momencie, kiedy wchodzi update, który głównie ma na celu naprawienie błędów, i to jeszcze mówią konkretnie o tym błędzie właśnie, że tak na dobrą sprawę to naprawią, a tutaj to działa dalej. Z jednej strony przykre, z drugiej strony śmieszne, z trzeciej strony to nic nowego, więc w sumie chyba nie ma o czym się spuszczać. I może przejdziemy do kolejnego tematu, który jest niezwykle ciekawy. Jak możemy zobaczyć, ESEA będzie nam lepiej to już miało, tworzy coś nowego jak Open Ten Division. I w dużym skrócie się tym zainteresowałem. Warto nam wiedzieć, że ESEA jest teraz jakby częścią Faceita. I możemy zobaczyć, że stworzyli coś takiego jak Open Ten Division. I to ma tak na dobrą sprawę służyć tylko i wyłącznie teamom, którzy mają Faceit Level 10, czyli umówi się najlepszym drużynom. No i tak na dobrą sprawę będą dostarczali tam większej kasy, że będą większe pule nagród i będą tak na dobrą sprawę tam lepiej, przyjemniej wszystko działało, w dużym uproszczeniu. Także ESEA tworzy ligę dla ludzi, dla teamów, które są na 10 poziomie Faceit, żeby po prostu dostarczyć lepszych jakby emocji, dostarczyć lepszych wrażeń i tak dalej. Nic, tylko się cieszyć. Naprawdę nie wiecie, jak się cieszę z tej informacji, pomimo że do levela 10 jest mi naprawdę daleko, ale na myśl o tym, ilu przyszłych prosów albo półprofesjonalnych zawodników będzie mogło zagrać w lepszych warunkach, no to nic, tylko i wyłącznie się cieszyć. Należy jeszcze powiedzieć, że zobaczymy, co z tego faktycznie wyniknie, bo ogłoszenia ogłoszeniami, fajna informacja fajną informacją, ale jednak poczekajmy, aż tej coś się wydarzy i oceniajmy to po faktach, czy to faktycznie będzie działało, jak będzie działała i tak dalej, i tak dalej. Na chwilę obecną możemy zobaczyć, że ESEA wrzuciła taki post, w którym między innymi mówi o tym, że można dostać wycieczkę VIP do Katowic albo że jakieś skiny, żeby tak na dobrą sprawę pomóc graczom, żeby dostać jakoś w jakiś sposób do ligi, że się tak wyrażę. Co jest dosyć ciekawe, bo jeszcze jak że się tak wyrażę, ten bilet do Katowic na IEMA, no to umówmy się, to w jakiś sposób można uargumentować, że w jakiś sposób faktycznie wpływa na ich performance, także zobaczą, jak grają najlepsi prosi, z nimi pionę, bo to jest w końcu VIP trip, no to pewnie tam zbiją pionę, pogadają chwilę, no to boost do motywacji, dostaje jakieś może tipy i tak dalej, i tak dalej. No to faktycznie. Ale skiny? No jak skiny pomogą? W sensie, no fajnie, ale wiadomo, że ten karamid Doppler Sapphire może bardziej będzie ciupał przeciwników niż defaultowy nóż,
Ale może to jest na kolejnym miejscu, nie? No ale dobra, tak czy siak robią, niech robią, ja się tutaj nie będę czepiał piedu, no bo po coś będę czepiał piedu. Kolejna informacja, zostajemy oczywiście przy turniejach, tylko tym razem już takich w pełni profesjonalnych. Możemy zobaczyć, że tutaj mamy kalendarium top tier wydarzeń na 2025 rok. I to co możemy zobaczyć, to że lipy nie ma. Umówmy się, nie ma lipy, nie ma wiochy. W każdym miesiącu czekają nas minimum dwa takie wydarzenia naprawdę samej topki. Warto zwrócić uwagę na Major odbywający się w czerwcu, no i tak jakby leciutki przestój w związku z niezwiązane, no bo zajmują praktycznie cały miesiąc, więc akurat w czerwcu faktycznie jeden turniej. No i najprawdopodobniej jeszcze jeden major odbywający się w grudniu, w sensie, no Valve powiadomiło, że wtedy będzie ten major, więc pytanie tylko gdzie będzie i tak dalej. Ale faktycznie wtedy też uświadczymy jakiegoś majora. Na chwilę obecną kalendarium wygląda na mocno zapchane. De facto najwięksi gracze na tej scenie to jest oczywiście PGL, oczywiście Blast i ESL, które ogarniają największą ilość tych to właśnie turniej. Czasami się jeszcze wydarzy jakiś Sky Esport, czy czasami jeszcze Star Ladder z czymś wiedzie, ale to głównie te trzy podmioty to są główni gracze tutaj, jeżeli chodzi o organizację takich to wydarzeń. I nic, tylko się cieszyć, że takich wydarzeń jest jak najwięcej, że faktycznie esport jakiś tam sposób sobie działa, mniej czy bardziej prężnie. Według mnie, jeżeli mamy sytuację, że mamy tylko dwa największe turnieje w ciągu miesiąca, czyli takie naprawdę turniej na pompie, nie największe, ale naprawdę turniej na pompie z top tieru, to według mnie, no, do gry umierającej naprawdę daleko CS-owi. Patrząc przynajmniej z tej perspektywy, mam wrażenie, że się ze mną zgodzisz. Jak nie, to komentarze są do twojej dyspozycji. Przypominam oczywiście, przyjacielu. Kolejna sprawa. Dong wjeżdża i rozjeżdża. Pozwoliłem sobie powiedzieć na samym początku i nie boję się tego powiedzieć. To nie było kłamstwo. Proszę państwa, we wczorajszym meczu możemy zobaczyć, że naciupiał on rating na poziomie 2.09. Możemy zobaczyć, że rozjechał on mocno. Co prawda drużynę wildcard, z całym szacunkiem do drużyny wildcard, oprócz Stanisława, średnio i JBA, tak średnio tych zawodników jakoś mocniej kojarzę, w związku z czym pokuszę się o stwierdzenie, że no nie był to top 1 team, ale no z drugiej strony taki performance, nawet na nie na top 1 drużynie, tylko ogólnie na scenie pro, no robi wrażenie, umówmy się. W związku z czym fajnie, że Dong dalej działa, bo po tym jemie w Katowicach, gdzie tam błyszczał jak cholera, później mieliśmy lekki spadek tej formy i dużo ludzi się o niego bało, troszeczkę ja też cię dołączałem do tych to właśnie opinii, że nie, pytanie czy nie daliśmy jakby za dużo odpowiedzialności na tak młodym graczu, tak? W momencie, kiedy się tak dużo mówi, taki gigantyczny hype jest, no to wiadomym jest, że no psycha musi to w jakiś sposób znieść, a psycha w szczególności u tak młodych zawodników, no może to nie być najprostsze, że się tak wyrażę, do przełknięcia. Ciekawe, co również Thor tutaj napisał do Donka, mianowicie, że ciekawe, czy w jakiś sposób się rozgrzewa, on mówi, że nie, że tylko i wyłącznie w meczu, więc naprawdę szacun dla tego gościa. I tutaj doszło do informacji na Price Empire, że z tego powodu kopenhaska naklejka w holo tego to zawodnika poleciała 12% do góry. Ja mówię, wow, fajnie, ale fajny news, naprawdę to jest ciekawe do rozważenia to i tak dalej, ale no oczywiście, jak wszystko, Fiako musi sprawdzić. Sprawdziłem. I drogi widzu, to jest na spostrzegawczość. Czy mógłbyś mi w jakiś sposób pokazać ten moment, kiedy stricte z tego performance'u jego naklejka wzrosła o 12%? Bo jeżeli mówimy, że w tym momencie, no to by się może zgadzało. No jakby umówmy się, no to co, to tutaj, w tym momencie to on co, nadziubał 200 kili na jednej mapce, a w tym meczu znowu, a po tym meczu znowu waka dostał? Jakbyśmy tak analizowali stricte ten wykres, to byłoby ciężko. W sensie, no jakby nie widzę w tym aż takiej przyszłości i nie widzę też potencjału, żeby się emocjonować tym, że naklejka poleciała te 10% do góry, tylko i wyłącznie z perspektywy tego, że nagle Dong tak pozamiatał. Patrzcie na to. Tutaj ten wzrost został spowodowany przez zakup 6 naklejek. Czyli jak dobrze mówisz, jak dobrze myślisz pewnie, tak jak ja myślę oczywiście dobrze, tak ty pewnie też dobrze myślisz, wystarczy, że ktoś sobie stwierdził, że sobie zrobi crafta z naklejkami Donka. I to już wystarczyło. I to już wywinowało tak tą cenę. W związku z czym, tak jak mówię, nie ma się czym podjarać. Bardziej patrzę na ten wykres z perspektywy takiej, że na przestrzeni ostatnich 3 tygodni spadł o 10 zł, czyli w tym przypadku jakoś o 20%. I to według mnie robi większe wrażenie, niżeli to, że tylko przez ten mecz on 12% do góry poleciał. Ja nie mówię, może to jest nawet prawda, może faktycznie ten wykres tutaj, co się stało, to, że ktoś zrobił tego jednego crafta, było spowodowane tym performance'em w tym meczu. Nie mówię, że nie. Ale czy jest się czymś podniecać? Szczerze powątpiewam. Kolejna sprawa tyczy się marketu Steam i możemy sobie patrzeć na kilowatt case'a, bo dzisiaj mamy środę, a jak dobrze wiemy, środa to dzień. Oczywiście, że restart tu dropów. No oczywiście, że tak. W związku z czym możemy zobaczyć, że doszło do dość dużej tendencji spadkowej. Możemy zobaczyć, że z 3,30 zł za sztukę cena spadła do, uwaga, 2,87. Na chwilę obecną cena mniej więcej jeszcze gdzieś może troszkę spaść. W związku z czym zobaczymy, jaki to będzie spadek. Nie jest on jakiś giga przerażający. W zeszłym tygodniu mieliśmy spadek z 3,20 na okolice 2,80 czy coś takiego. W związku z czym, no umówmy się, jeżeli to sam spadek z 3,30 na 2,90, no to chyba rozumiesz, że zadział się tutaj bardzo, bardzo podobny scenariusz, tak? W związku z czym nie ma się czym ekscytować, jeżeli jesteś nowy na markecie, to obczaj sobie inne filmy i nie panikuj, że ci nagle twoja skrzynka spadła. Po prostu w środę dużo ludzi dostaje te skrzynki, od razu chce je sprzedać i tak to po prostu wygląda.